Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przyjmijcie błogosławieństwo najświętszych serc oraz siłę dla tych, którzy chcą je przyjąć. Wielka część ludzkości pozostaje bierna wobec wezwań naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Te wezwania odzyskają wartość w pamięci ludzi, kiedy wydarzenia, które zostały wyliczone, będą się ukazywać wobec ludzkości, jedno po drugim. Nieposłuszeństwo ludzkości jest bronią demona, za pomocą której osiąga on to, że człowiek powstaje przeciwko Przenajświętszej Trójcy. W tych chwilach nieposłuszeństwo będzie niemal całkowite. Człowiek niczemu nie chce się podporządkować i ogłasza swój wolny wybór, co doprowadza go do zatonięcia we własnej próżności, pysze i liberalizmie. Mam wam powiedzieć, że kto nie zmieni swojego postępowania względem braci, padnie łupem ciemności. Pycha, egoizm, wyniosłość i arogancja są pomniejszymi mackami, za pomocą których demon powoduje zbyt wiele szkód. I ja, jako książę wojsk niebieskich, nie pozwolę, by tak osłabiono lud mego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty rozlewa swe dary i cnoty w sercach ludzi pokornych, aby głosili słowo, a nie w pysznych, by wywyższali swoją wolną wolę. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, dzień modlitwy, o który was prosiłem, doszedł niczym drogocenne kadzidło aż do tronu ojcowskiego. Mam wam przekazać, że każdy dzień modlitwy całkowicie podobał się Bogu i zdołaliście w jakiejś mierze zmniejszyć wielkie trzęsienie ziemi, jakie ma wycierpieć ludzkość. Nie niepokojąc was, muszę wam powiedzieć, że nadchodzące wydarzenia będą następowały jedne po drugim bez ustanku. Trzęsienia ziemi będą bardziej intensywne, sprawiając, że ziemia utraci swój zwarty stan i wielkie góry będą się walić. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, kraj symbolizowany przez niedźwiedzia zareaguje w sposób nieoczekiwany, co na dłuższy czas pogrąży świat w niepokoju, a niektóre kraje sprowokuje do pospieszenia ze swoją reakcją. Kiedy usłyszycie nieznany hałas, nie wychodźcie ze swoich domów lub z miejsc, w których się znajdujecie. Nie wychodźcie, dopóki nie otrzymacie rozkazów, by się przemieścić. Jeśli pojawi się silny i nieznany blask, nie patrzcie na niego. Przeciwnie, trzymajcie głowę przy ziemi i nie patrzcie, póki blask nie zniknie, i nie opuszczajcie miejsca, w którym się znajdujecie. Żywność gromadźcie wewnątrz swoich domów, nie zapominając o wodzie, o pobłogosławionych winogronach, sakramentaliach i o tym, co potrzebne, aby wykonać mały ołtarz, który w odpowiedniej chwili kazano wam przygotować w waszych domach. Uwaga! Umiłowany ludu Boży, uwaga! Trwajcie w uważności wobec ponawianego naporu zła, które chce doprowadzić was do upadku. Nie poddawajcie się. Bronię was moim mieczem. Nie lękajcie się. Święty Michał, Archanioł.